Warszawa. Piękne miasto. Moje ukochane. Tu się urodziłem. Tu się wychowałem. Tu spędziłem dzieciństwo, pierwsze miłości, pierwsze znajomości. I teraz, kiedy mnie tu nie ma na stałe, przyjeżdżając tutaj, zauważam coraz więcej zmian, jakie tu zachodzą. Na gorsze. Mianowicie, no ogólnie mówi się o uchodźcach, o kryzysie i w ogóle, że Polska nie przyjmie, jest po prostu ich zatrzęsienie. Przyjmują wszystkich jak leci. Mówią, że się nie przyjmują, że ich nie przyjmują, a przyjmują. Nie podoba mi się to, co się dzieje w tym mieście, że idąc po złotych tarasach wczoraj, spacerując, więcej widziałem ludzi o innym odcieniu skóry, muzułmanów, Hindusów, Azjatów. Nie, broń Boże, nie mam nic przeciwko nim. Ale, tak jak mówię, jest tego za dużo. I co najważniejsze, Ukraińców. Tego to już jest zatrzęsienie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że oni chcą gloryfikować w Polsce Stefana Banderę, który wymordował setki, tysiące Polaków. I tutaj oni się czują jak u siebie. To mi się nie podoba. Nasi rządzący wchodzą w dupę Ukraińcom, bo chcą być tacy fajni, tacy pomocni, a tak naprawdę nie potrafią pomóc, kurde, polskim rodzinom. No pomagają, więcej robią niż poprzedni, ale to już pomijam ten fakt, nie o tym chcę mówić, tak? Chodzi o to, że w tym mieście jest coraz większy śmietnik, buduje się coraz więcej bloków, niszczy się coraz więcej zieleni. Warszawa ma w sobie coraz mniej zieleni, a coraz więcej jest budynków. Młodzież. Młodzież w Warszawie. Wczoraj, idąc przez centrum 7 listopada, przypadają urodziny Marii Skłodowskiej-Curie. No i idąc przez centrum, jest mural przy wyjściu z metra centrum. 7.11, Maria Skłodowska-Curie. Tutaj się urodziła. Taki napis. To chyba będzie widać tutaj. I idę do metra, przede mną idzie grupka młodzieży w wieku, nie wiem, 14-16 lat. Jedna dziewczyna czyta napis, tutaj się urodziłam. Jej kolega obok idący patrzy na nią i się pyta, ty się tu urodziłaś? A ona mówi, nie, skądże? Ja nienawidzę tego miasta. W tym momencie miałem ochotę podejść zapytać, to co ty dziecko tutaj w tym mieście robisz? Tatuś z mamusią sprzedali ziemię i przyjechali tutaj wielcy warszawiacy? Wielcy miastowi? Za jakiś czas wyjadą nad morze, bo dostali 500+, albo mają pieniądze ze sprzedanej ziemi i będą rżnąć warszawiaków i mówić, że im wszystko wolno, bo oni są z Warszawy, tak? Właśnie przez takie zachowanie wielu warszawiaków, prawdziwych, rodowitych warszawiaków urodzonych w Warszawie czy od kilku pokoleń, cierpi. Cierpi na Pomorzu, w górach, na Kaszubach, ponieważ wszędzie postrzegają nas przez pryzmat właśnie takich snobów, takich, że ja jestem lepszy. Ale to się zmienia. Bo ja mieszkając na Pomorzu w tej chwili spotykam się z opiniami, że rodowitego warszawiaka łatwo jest teraz rozpoznać. Po czym? Po tym, że prawdziwy warszawiak nie obnosi się z tym, że jest z Warszawy. Taka jest prawda. Jak ktoś ma od urodzenia pieniądze, to mając lat 30 nie obnosi się z tym, że ma pieniądze. Dlaczego? Bo dla niego posiadanie pieniędzy jest czymś naturalnym, bo ma to od urodzenia. I tak samo jest z pochodzeniem. Jeżeli ja jestem urodzony w Warszawie, mieszkam w Warszawie i wychowałem się w Warszawie, jadąc nad morze, ja nie czuję się lepszy, bo dla mnie to jest coś naturalnego. No jestem z Warszawy. To jest takie ach, och,
Nie, to jest takie samo jak być z Radomia, z Bytomia, z Katowic czy z Kielc, tak? Ale nie, właśnie dla tych przyjezdnych, dla nich to jest coś, bo oni są nowymi Warszawiakami. W tej chwili na 3 miliony osób, które mieszkają w tym mieście, w Warszawie, w moim ukochanym mieście, 2 miliony to są przyjezdni. Widać to na każdym kroku. Parkowanie samochodów pod blokami, pod... Jak ktoś całe życie stawiał u siebie na posesji za płotem samochód w poprzek, w dłuż czy tak i to nie robiło nikomu problemu, tak tutaj niestety muszą się przestawić, parkować samochody tak, żeby ktoś inny mógł zaparkować obok, pomyśleć o innym. Niestety oni tego nie robią, bo są tego nienauczeni. Czyli skorupka za młodu nasiąknie, znacie to? Właśnie. Oni nie mieli czym nasiąknąć, pobrać nauk u siebie na podwórku, gdzie krówki się pasły i koniki biegały. Tam co najwyżej kura obsrała mu samochód. Przyjeżdża do takiej Warszawy, wynajmuje mieszkanie i co? I dalej stawia tak, jak parkował u siebie na podwórku. A tutaj tak nie jest. I przez taki właśnie są problemy, stłuczki, zarysowania pod blokami. Bo on jest z Warszawy, bo on tu wynajmuje mieszkanie albo kupił mieszkanie. To on już, jemu już wolno, jemu się należy. A spróbuj takiemu uwagę zwrócić. Ostatnio jak zwróciłem uwagę, to myślałem, że normalnie skończy się przyjazdem patrolu interwencyjnego. Ale pomijam to. Po prostu za dużo tego jest. Mówią, że komuna była zła, ale parę dobrych rzeczy miała w sobie pozytywnych. Na przykład to, że nie masz pracy w Warszawie, jak nie masz tu meldunku. Ja, broń Boże, nie mam nic do przyjezdnych. Sam jestem przyjezdny, słoikiem jestem tam, tak? Ale ja, przeprowadzając się do innego miasta, płacę tam podatki, bo korzystam z tamtych dróg, z tamtej infrastruktury, z tamtej komunikacji, z tamtych kolei, ze wszystkiego tamtego, tak? I oni powinni robić to samo tu. Przyjeżdża do Warszawy, płaci tu podatki. Korzysta z tych dróg, korzysta z tej komunikacji. Więc tu pracuję i tu płacę. Ale jadąc kiedyś metrem, wywnioskowałem, posłuchałem rozmowę dwóch studentów. Jeden wniosek wyciągnąłem taki, że jeden był świeży w Warszawie, był nowy. Rozmawiają. I fragment rozmowy jeden mi utkwił, gdzie jeden do drugiego mówi: słuchaj, w Warszawie się nie mieszka. Tu się albo baluje, albo pracuje, ale tutaj się nie mieszka. Ręce mi opadły, tak? Na weekendy wyjeżdżają, szczególnie długie. Zobacz, jaka Warszawa jest pusta w długie weekendy. Wyjeżdżają, rodowici warszawiacy wyjeżdżają do domów, tak? Do tatów, do mamów, krówków, kozów i patatajów. Wracają i tam wiozą te pieniądze. Prawda? Tam płacą podatki, tam wszystko inwestują. Warszawa nie dosyć, że płaci janosikowe innym miastom, to jeszcze utrzymuje takich, dla mnie, nie oszukujmy się, darmozjadów. Bo ci wszyscy przyjezdni są nastawieni tylko i wyłącznie na branie od tego miasta, a nie na dawanie. Co oni z siebie dają? Nic. Poza tym, że tu mieszkają i korzystają ze wszystkich dobrodziejstw tego miasta, to nie dają z siebie nic. Tylko biorą. Ale co tu dużo gadać. Oni jeszcze jak to są jeszcze Polacy, to jeszcze to można przełknąć jakoś, zrozumieć. To gorsze, tak zaczynają się zachowywać Ukraińcy, których jest tu mnóstwo, pełno, zatrzęsienie. Jeżdżę dużo po Gdańsku. Tam jest dużo Ukraińców, dużo naprawdę. Ale to co jest tu, w Warszawie, uwierzcie mi, zatrzęsienie. Muzułmanie, Ukraińcy, nie wiem, no nie chcę być wymieniać, że mi wszyscy przeszkadzają, bo tak jak mówiłem na początku, nie wszyscy mi przeszkadzają. Jeżeli tu pracują, tu mieszkają, tu płacą podatki, proszę bardzo, jesteś ziom, płacisz na to miasto, utrzymujesz je, tak? Tak jak ja i miliony innych.
Pracujesz tutaj, płacisz tu, jesteś w porządku. Ale nie. Ukraińcy tu pracują, pieniądze wysyłają do domu, jeszcze sobie roszczą, jeszcze chcą tu wprowadzać swoje jakieś mniejszości, jakieś święta bandery. Dalej jazda wypad do siebie. To tak jak jest z muzułmanami w Europie. Oni uciekają przed szariatem do Niemiec, a jak już są w Niemczech, to chcą wprowadzać szariat. Coś tu jest nie tak. Dlatego mówię, Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, a księżyc dla księży. I tego się trzymajmy. Bo księża też nie pałam do nich sympatią. Chyba, że jest to zakon ojców dominikanów, który jest naprawdę wyjątkowy. Ale to historia na następną pogadankę. Wyjaśnię wam kiedy indziej, dlaczego dominikanie są inni niż wszystkie zakony. I dlaczego nie potrzeba chodzić do kościoła, żeby wierzyć w Boga. Bo niechodzenie do kościoła jest wyznacznikiem wiary. Kończę mój wykład, moją pogadankę, wyjaśnienie na temat, dlaczego w tym mieście jest gorzej niż było. A wierzcie mi, nie było tak źle. A jest gorzej. Przyjezdni, imigranci, bo uchodźców tutaj nie ma. No, chyba że Ukraina. Bo uchodźcą jest, pamiętajcie, uchodźcą się jest w pierwszym kraju, tego kraju, w którym toczy się wojna. Czyli jak na Ukrainie jest wojna, Ukraińcy w Polsce są uchodźcami. Ale w Niemczech już są migrantami. To tak dla woli wyjaśnienia dla tych, co nie rozróżniają uchodźcy od migranta. Także u nas w Polsce nie ma uchodźców oprócz Ukraińców. I tego się trzymajmy. Warszawa? Piękne miasto. Teraz jadę. I tak widzę, rozglądam się. Co i rusz, nowe inwestycje. Na lewo, na prawo. Coraz mniej zieleni, coraz więcej szkła i betonu. Ja wiem, czy to dobrze. Mi się wydaje, że nie bardzo dobrze. Bo to miasto jeszcze nie jest przygotowane na taką ilość, pomijam ludzi, samochodów, komunikacji. Zwróćcie uwagę, że każda rodzina statystyka w tej chwili dwa samochody. Dwa? No, minimum. Albo trzy. Mąż ma swój, żona ma swój. Dzieci dorosłe jak są, też mają samochód. Teraz taka rodzina sprowadza się do miasta, no, z całym inwentarzem. Kupują mieszkanie w bloku, no i muszą mieć minimum dwa miejsca parkingowe. A tu są. Na każde mieszkanie jest jedno. No jeżeli są bogaci, wykupują sobie drugie. Ale z kolei sąsiad nie ma pieniędzy, też ma dwa samochody. Dostał przydziałowo jedno miejsce, albo w ogóle. No też musi gdzieś parkować, tak? I tu powstaje problem. Coraz więcej samochodów na trawnikach, na chodnikach. Zaczyna być po prostu ciasno. To miasto zaczyna się gotować we własnym sosie. Poza tym przyjezdni, ci co tu się sprowadzają, tak zwani nowi warszawiacy, nie czują więzi historycznej z tym miastem, tak? Nie szanują tego. Tak jak właśnie w takich sytuacjach, jak patrzę na takich ludzi, to szumi mi w głowie, ja nienawidzę tego miasta. Daj spokój, w Warszawie się nie, albo pracuje, albo baluje, tu się nie mieszka. Właśnie te teksty przychodzą mi do głowy. To co ci ludzie tutaj robią? Po co oni tu przyjeżdżają? Jak tu jest tak źle, to po co tu przyjeżdżacie? Z drugiej strony spotykam się bardzo często, że bardzo dużo warszawiaków rodowitych wyprowadza się z Warszawy. Na obrzeża Warszawy, do innych miast. Ja jestem tego przykładem, tak? I coraz więcej ludzi, tak jakby chociażby na Pomorzu, coraz więcej widzę samochodów z warszawskimi rejestracjami. I nie są to służbowe samochody, są to prywatne.
bo ludzie po prostu uciekają, zaczynają się dusić. Dochodzi do tak zwanej naturalnej wymiany społeczeństwa w tym mieście. Ale to nic dobrego w Warszawie nie przyniesie. Tak mi się wydaje. Nie chcę w złą godzinę powiedzieć. No, wjeżdżamy na moją dolineczkę. To trzymajcie się, jak zawsze mówił do was Grzegorz Zieliński. Just for you. We tell the truth. The truth is out there. Nara. See ya. Thank you.